okazją do dzisiejszego spotkania jest oto taka okoliczność, że dosłownie kilka tygodni temu, dokładnie 27 lipca tego roku, stało się faktem, nasza gmina liczy 10 tysięcy mieszkańców. I tak się stało, że tym mieszkańcem numer 10 tysięcy, dokładnie 10 tysięcy, jest tu obecna pani Ewelina Wilkowska, którą serdecznie witamy. Witamy też rodziców pani Eweliny, panią Sylwię i pana Przemysła. O tym, że w tym roku nasza gmina, jej stan osiągnie te 10 tysięcy, to okrągłe, czy przekroczy ten stan, wiedzieliśmy już na początku tego roku, bo praktycznie rok 2019 kończyliśmy z liczbą mieszkańców ponad 9900 i wiedząc, że ostatnimi laty przybywa średnio 160-180 mieszkańców, wiedzieliśmy, że ten fakt nastąpi w tym roku. Liczyliśmy wrzesień, październik, a stało się to z końcem lipca, jak już wcześniej wspomniałem, 27 lipca. Szukaliśmy miejsca na to osiedlenie się w Słodkowie, tutaj bliżej Korytkowa też, ale jakoś tak wyszło, że pojechaliśmy na te Turkowice i tam się nam spodobało właśnie. I tak wyszło. Dobrze wyszło. Dobrze wyszło. Tak. Tak czy inaczej jesteście Państwo na tym. Ale kiedy te decyzje podjęliście? Ile lat temu, mogę wiedzieć? W 2011, 2007. My tak z 4 lata szukaliśmy działki. To tak nie było takie proste to. Później papiery jakieś też trochę czasu zajęły. Ale super. Turkowice, nie, niech się chowa, Grabiniec. Polecam, naprawdę. No, tak się pan radny z Grabińca obrazi. No trudno. Nie wzbudzajmy takich. Chcemy ten fakt tego 10-tysięcznego mieszkańca w naszej gminie w jakiś sposób uhonorować. Chociażby tym spotkaniem, to jest raz, będzie za moment tu wjedzie okolicznościowy torcik z tej okazji, ale też chcielibyśmy coś na pamiątkę przekazać dla pani Eweliny z takimi gratulacjami. A, to jest wstążeczka jeszcze. A, to jest wstążka? Chyba tak. A ja dam, czy nie? Nie.